Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Chciałbym Wam zaprezentować rozwiązanie Samsung DeX na komputer z systemem Windows 7, Windows 10 lub macOS. Bezpłatne rozwiązanie, które umożliwia Wam podłączenie Waszego smartfona Samsung Galaxy S20, S10 chyba też, Note 10, Note 20 i być może nawet jeszcze wcześniejsze modele do Waszego komputera za pomocą przewodu USB. Dzięki czemu jednocześnie ładujemy smartfon i możemy wyświetlać całą zawartość naszego smartfona w naszym komputerze wygodnie. Nie jest to odbicie lustrzane, jak widzicie, bo mamy różne tapety, inaczej ustawione ikony i Samsung DeX jest jakby osobnym rozwiązaniem. To nie jest odbicie lustrzane, tak jak kiedyś na przykład do telewizora możemy się łączyć poprzez na przykład Miracast przez Wi-Fi z naszym telewizorem. To rozwiązanie daje nam znacznie większe możliwości, czyli zobaczcie, ja sobie tutaj zmniejszę sobie okno tego Samsung DeX-a, czyli wystarczy, że wejdziemy sobie na stronę www.samsungdex.com i pobierzemy sobie tutaj instalator do naszego komputera. Gdy zainstalujemy sobie program, czyli pobierzemy i zainstalujemy, od tego momentu będziemy mogli wykorzystywać niemal w pełni nasz smartfon tutaj, czyli odbierać połączenia, wysyłać SMS-y, wysyłać maile, odbierać maile, wykorzystywać różne programy, które mamy zainstalowane w naszym smartfonie, więc nasz smartfon pełni rolę stacji roboczej. Mamy tu oczywiście procesor, pamięć operacyjną, RAM, mamy pamięć wewnętrzną, mamy kartę pamięci i z tego wszystkiego możemy korzystać tu. Te wszystkie programy, które mamy zainstalowane, uruchomimy także i tutaj. Jednak są pewne ograniczenia, o których na samym początku chciałbym powiedzieć. Samsung DeX, gdy wykorzystujemy, to gdy chcemy uruchomić sobie pakiet Microsoft Office, to Microsoft Office wymaga, abyśmy wykupili sobie odpowiednią licencję, subskrypcję. Zobaczcie. Całość działa na zasadzie okna, czyli takiej usługi w systemie Windows. Czyli jeżeli rozłączymy sobie tylko przewód, tracimy komunikację, a gdy tylko podłączymy ponownie do komputera, od razu wszystko nam się łączy, tak? Tak więc chciałbym, żebyście to wiedzieli, bo to jest bardzo istotne. Wystarczy, że klikniemy rozpocznij teraz, zacznij teraz i już komunikacja jest nawiązywana. Tak więc Microsoft Office, pokażę Wam, jak to działa. Ja sobie to okno uruchomię na pełnym ekranie i zobaczcie. I jeżeli uruchomimy sobie na przykład tu pliczek z Worda, cokolwiek, możemy na pełny ekran sobie uruchomić, czy w mniejszym oknie, to mamy tutaj taką sytuację, że wymagana jest subskrypcja usługi Microsoft 365, więc nie jesteśmy w stanie używać tutaj niczego za darmo. Tak jak Office'a możemy wykorzystywać różne pliki tutaj w naszym smartfonie za darmo, to już w DeX-ie wymagana jest wykupienie licencji dodatkowej, subskrypcji. Druga sprawa, jaka jest ograniczeń, jaką jeszcze zauważyłem, to jest kwestia taka, że niektóre aplikacje, takie jak na przykład Netflix, one niestety, ale nie wyświetlą nam obrazu. To są już ograniczenia licencyjne i możemy włączyć sobie jakiś film, odtwórz, czy przeglądać zawartość całego Netflixa, to wszystko jest ok, ale tu, jak widzicie, zawartość chroniona na Twoim komputerze, czyli słyszymy dźwięk, ale nie widzimy wideo, nawet napisy widzimy. Tak więc to jest taka informacja, że jest pewne ograniczenie w Samsung DeX na komputerze, że niestety, ale nie możemy sobie tego w ten sposób wyświetlać. W Samsung DeX bezprzewodowym, gdzie wyświetlamy na telewizorze, nie ma problemu. Tam wszystko, z tego co wczoraj to sprawdzałem, działa, ale już w tej komputerowej wersji jest to ograniczone. Tak więc takie dwa ograniczenia, jakie zauważyłem. Niektóre materiały wideo chronione treści oraz jeżeli chodzi o kwestię pakiet Microsoft Office. Oczywiście możemy zainstalować sobie w smartfonie różne inne pakiety Polaris i tak dalej, które też mogą ewentualnie edytować pliki, czy też tworzyć różne arkusze, albo po prostu wykupimy sobie tą subskrypcję i tyle. Tak więc nie widzę w tym większego problemu, jeżeli będzie to na przykład na siebie zarabiać lub jest nam to potrzebne. Mamy także pasek, podobny jak w systemie Windows, gdzie mamy tutaj uruchomione aplikacje, możemy sobie je minimalizować, czy to będzie przeglądarka Chrome, możemy sobie uruchamiać oczywiście strony internetowe w wersji komputerowej, co jest bardzo wygodne w takim wypadku. Wszystko działa szybko, wykorzystujemy klawiaturę naszego komputera, wykorzystujemy myszkę, więc bardzo wygodnie sobie pracujemy, na przykład www.interia.pl. Proszę bardzo, możemy uruchomić sobie więcej zakładek, jeżeli chcemy. Możemy spróbować sobie uruchomić to w wersji komputerowej, czy w jakiej innej, co tu mamy z Interią, czemu ta Interia się nie uruchamia w wersji takiej pełnej komputerowej. Tu mamy suwaczek, więc myszką naprawdę wygodnie nam się tu powinno pracować. Nie wiem, ta Interia to jakaś inna. WP.pl, Onet, wszystkie się strony otwierają, tylko ta Interia jakaś dziwna. Samsung DeX. O, wszystkie kwestie, no tak jak na komputerze, po prostu. Ja mam świeżo zainstalowany tutaj system, więc te strony ładują się szybciej, nie ma w żadnym cache'u tam nigdzie w plikach jeszcze niczego, więc dlatego trochę dłużej się to tu wszystko ładuje, nie chcę powiadomień. Więc przeglądarkę, wszystko działa. Ja widzę, że to działa bardzo płynnie. Nie jest to tak płynnie jak na smartfonie, ale jest to moim zdaniem bardzo płynnie. I
No i jako, że smartfon jest czysty, mamy tu dopiero zainstalowane aplikacje, no to wszystko, gdy pierwszy raz uruchamiamy, dopiero konfigurujemy, to ci dłużej trwa, ale już następne uruchomienia są moim zdaniem bardzo, bardzo wygodne. I tu różne aplikacje, Instagramy, Twittery, różnego rodzaju pliczki, możemy sobie przeglądać, które mamy w pamięci naszego smartfona, przenosić, kopiować. Ważne jest to, że okna też możemy powiększać i działa prawy przycisk, czyli menu kontekstowe, więc jeżeli chcemy na przykład rzucić sobie jakiś plik, no, z katalogu tego, prawym przyciskiem przenieść, czy też kopiuj, zobaczcie, możemy sobie skopiować, przejść do innej zawartości, czy to będzie pamięć, na przykład karta pamięci i sobie tutaj działać. Oczywiście wszystkie ustawienia, większość ustawień, jakie są w naszym smartfonie, możemy sobie tutaj pozmieniać. Dla Samsung Dex także możemy różne ustawienia sobie tutaj ustawić. Tak jak widzicie, limit czasu wygaszacza na podłączonym wyświetlaczu, rozmiar czcionki, powiększenie ekranu tapety, automatycznie ukryć pasek zadań, też możemy włączyć sobie taką funkcję, jakieś rozwiązania, takie funkcje z wyprzedzeniem Samsung DeX Labs, jeżeli chcemy, kwestie związane z klawiaturą, to wszystko i jak używać Samsung DeX, też możemy taki poradnik sobie tutaj, że tak powiem, poczytać, dostosowanie ekranu i tak dalej. Więc jest to wszystko naprawdę fajnie tutaj rozwiązane, jeżeli chodzi o Samsunga, widzę w tym spore możliwości. Jeżeli chodzi o ilość okien, jakie możemy uruchomić jednocześnie, to zobaczcie, tu Instagram, tu jakaś aplikacja do obsługi na przykład odkurzacza, Symbo, odkurzacz jeżdżący, tu włączymy sobie na przykład coś jeszcze, na przykład galerię, tutaj na przykład włączymy sobie jeszcze przegląd, na przykład Netflixa, tutaj włączymy sobie na przykład jeszcze McDonald's aplikację, losowo wrzucam cokolwiek i maksymalne ograniczenie jest do 5. Jeżeli teraz uruchomię jeszcze coś, na przykład Galaxy Store, to już zobaczcie, jest informacja, że jest 5 aplikacji na ekranie, może być jednocześnie, więc minimalizowano inną. Oczywiście możemy przechodzić sobie pomiędzy tymi aplikacjami, które sobie tutaj uruchamiamy. Widzicie, mamy 6, więc nie ma z tym problemu. Tutaj mamy na dole przyciski, tak jak w smartfonie, czyli poprzedni ekran startowy i tutaj oczywiście uruchomione ostatnie aplikacje, też możemy zamknąć wszystko, więc fajnie. Po prawej stronie mamy wszelkie jakieś powiadomienia, czyli tak jak w smartfonie mamy powiadomienia, tu to tak samo tu. Więc możemy wyłączyć ekran w naszym smartfonie i sobie, że tak powiem, pracować. Ważnym jest też to, że możemy sobie uruchomić na smartfonie co innego i co innego tutaj. Powiedzmy, że wejdziemy sobie tutaj w naszym komputerze, w Samsungu Dex, do aplikacji YouTube. O, na przykład tej. Tu sobie włączamy, powiedzmy, jakąś prezentację, jakiś film czy bajkę dla dziecka, cokolwiek na ekranie sobie tu możemy włączyć. Włączmy sobie cokolwiek. Zaraz wam tu coś włączę. Na pełny ekran sobie ustawimy. O, film sobie leci. Tu jakieś reklamy. Musimy poczekać. 5 sekund jeszcze. Oczywiście tu też mamy kwestię związaną ze ściszaniem, czyli możemy sobie wyciszyć media. Jak sobie chcemy, pominimy reklamę. I tu może sobie lecieć film. Dajmy sobie na pełny ekran. A tu na smartfonie możemy sobie jednocześnie przeglądać pocztę, Facebooka, cokolwiek innego, w związku z czym można dwie różne rzeczy robić jednocześnie. Wydajność smartfona jest tutaj pełna. O, tu pocztę możemy sobie włączyć, tu przejść sobie pomiędzy różnymi aplikacjami, wejść sobie do czego chcemy. Możemy też wyłączyć ekran, tak więc ładujemy sobie jednocześnie smartfona, wykorzystujemy Samsung Dex. Fajne rozwiązanie, myślę, że może Wam się to przydać, żebyście sobie przetestowali, jeżeli Wasze urządzenie z tego jest do tego, że tak powiem, dostosowane, działa. Ogólnie chodzi o najnowsze smartfony i tablety od Samsunga. Fajne rozwiązanie. W każdej chwili można rozłączyć sobie to, można zablokować, klikając tutaj aplikację, blokuj Dexa i wszystko jest zablokowane, odchodzimy od komputera. Smartfon jest też w tym momencie zablokowany. Możemy odblokować, wpisując sobie tutaj PIN. Ewentualnie możemy włączyć smartfona, jeżeli mamy rozpoznawanie twarzy albo mamy odcisk palca, to możemy odblokować. Ja rozpoznam sobie teraz twarz, zobaczcie. Popatrzę. Smartfon mnie rozpoznał, proszę bardzo, i wszystko jest włączone. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać, co myślicie na temat Samsung DeX na komputer z systemem Windows 7, Windows 10 lub Mac OS. I to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!